Bóg w zeszłym roku mocno położył mi na sercu temat jałmużny. Przygotowując się do tego, nie wiedziałem, że będę o tym głosił, po prostu ja jakoś tak czułem. Ja jestem osobą, która jest owocem tego, że Bóg działał już w momencie, kiedy jeszcze byłem nienawrócony, przez ludzi ze świata i kiedy ci ludzie błogosławili mi finansowo, pomagali mi, tak? Ja się urodziłem w takiej przeciętnej, powiedzmy nawet może biednej rodzinie i wielu rzeczy nie miałem w domu. Chodziłem do szkoły, akurat ja miałem taką sytuację, że moi rodzice jakby nie dbali o nas. W sensie, no, zapewniali takie podstawowe minimum, ale jak gdyby więcej nie dbali o nas, nie rozwijali nas. I jak gdyby Bóg wszedł w tą sferę, która była niezagospodarowana i On sprawiał, że ja miałem to, co było mi takie może nie niezbędne, ale to, co jak gdyby sprawiało, że jeszcze chciało mi się żyć, że miałem ochotę, żeby żyć. I wierzę, że Bóg w życiu chrześcijan też chce właśnie rozpieszczać nas, tak? My jesteśmy ciałem Jezusa i tak samo jak Jezus rozpieszczał osoby wokół siebie, przytulał, dotykał, całował, podnosił, tak samo chce, żebyśmy to robili. A diabeł niestety wybaczył to wszystko. Diabeł wybaczył i sprowadził jałmużnę praktycznie do myśli o pieniądzach, tak? Że Bóg jest kimś, kto tylko potrzebuje pieniędzy, kto chce te pieniądze, kto ich, nie wiem, nie ma w jakiś dziwny, magiczny sposób. I jak gdyby chce ich od nas pozyskać, jest jakimś dusi groszem, który właśnie tak robi. A to jest wielkie kłamstwo. Amen, amen. Wiele osób myśli o jałmużnie jako o ofierze. Dla przypomnienia, czym jest ofiara, a czym jest jałmużna. Ofiarę składali kiedyś kapłani, tak? Człowiek, który miał jakiś interes, który zgrzeszył, który, nie wiem, z okazji święta przynosił ofiarę, on sam jej nie składał. On przychodził do osoby, która dopiero składała tą ofiarę, tak? Podczas gdy jałmużnę mają dawać wszyscy. Wszyscy i kapłani, i lud, wszyscy mieli dawać ofiarę. Jałmużnę, przepraszam. Ofiara była ustalona, tak? Ofiarą był, nie wiem, baranek jednoroczny, nieskazitelny, dwie synokarlice, dwa gołąbki, chleb przaśny, mąka przaśna. To wszystko było ustalone, tak? Przypominam sobie sytuację z ogrodu Eden, znaczy później pokuszenie ogrodu Eden, Kain i Abel, tak? Bóg miał ustalone, co mu się podoba, tak? Bóg wiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Więc jeżeli ktoś zgrzeszył, to musiał złożyć coś, co miało życie, coś, co miało krew, tak? Dlatego nie wejrzał na ofiarę Kaina, które były warzywa, owoce, tak? Tam nie było życia, to były rośliny. Jałmużna z kolei może być różna, jakakolwiek, nie? Jałmużną może być dobroczynność, może być praca, może być przedmiot, może być pożyczenie czegoś, tak? Ofiarę składano, gdy zachodziła taka potrzeba. Tak jak mówiłem, nie wiem, z okazji święta, były ofiary dziękczynne, dziękuję Bogu, jeśli nie podziękowałem za stare, nie dostałem nowego, ofiary przebłagalne, różnego typu ofiary były, nie? Jałmużna ma być znowu naszą codziennością. My mamy codziennie szukać sposobności do tego, żeby kogoś pobłogosławić, żeby kogoś uszczęśliwić, żeby przekazać to, z czego akurat my nie korzystamy. To, co jak gdyby u nas jest w nadstanie. Dlatego ofiara była bardzo interesowna, podczas gdy jałmużna musi być bezinteresowna. Jeżeli jałmużna nie jest bezinteresowna, to tak naprawdę staje się ofiarą, a ofiar już nie ma, tak? Już nie żyjemy pod tamtym prawem, gdzie się składało ofiary. Więc jałmużna nierozerwalnie wiąże się z bezinteresownością. Dajmy coś, nie patrząc na to, czy dostaniemy coś w zamian, nie patrząc na to, komu to dajemy, mamy dawać. Tak? Amen. Ofiara zbliżała do Boga. Tak? To było pojednanie się, nieustanne, ciągłe zabieganie o tego Boga. Jałmużna pomaga ludziom. Jałmużna jest skierowana tylko do ludzi. Tak? Nie musimy dawać jałmużny Bogu. Dajmy jałmużnę ludziom. Dajmy przepływ. Dbamy. Jesteśmy wielką rodziną. Dbamy o brata, siostrę. Tak? Jeśli, nie wiem, jest rodzina, jest dwóch synów, jeden ma zabawkę, to się dzieli tą zabawką. Nie ma czegoś takiego, to jest tylko moja zabawka, proś rodzica, niech ci da twoje autko. To jest moje autko. Nie. To jest przepływ. Ja się bawię, ty się bawisz, wspólnie się bawimy. Ofiara była wpisana w prawo, z kolei jałmużna
wypływa z łaski. Amen. Amen. Dobrze. Spójrzmy tak od końca. Co zalecali apostołowie? Hebrajczyków. Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzielaniu dóbr. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Specjalnie wybrałem ten werset, bo tutaj Paweł pokazuje, że w Królestwie Bożym wszystko jest na odwrót, wszystko jest na opak. Jeżeli robimy coś, co jest bezinteresowne, co jest jałmużną, to w oczach Bożych staje się to ofiarą, Bóg to przyjmuje. To jest woń miła Bogu. To się Bogu bardzo podoba, tak? My tego nie robimy jako ofiarę, robiąc z siebie tak naprawdę ofiarę. Ja ci daję, ojej, jestem taki, nie wiem, taki pokorny, taki biedny, taki, nie wiem, sobie odbieram, tobie daję, biedny ja. Tylko błogosławimy kogoś, się z tego cieszymy, tak? I Paweł od razu wskazuje, że jałmużna jest dobroczynność, rzeczy niematerialne, moja pomoc, mój wkład. Mówimy często, że czas to pieniądz. Poświęcam komuś czas, porozmawiam z kimś, nie wiem, pograbię komuś liście, pomogę komuś w przeprowadzce, cokolwiek, nie? W remoncie, jak i w udzielaniu dóbr, tak? Nie rozdzielajmy tego, że jedynie, nie wiem, ja daję komuś coś i to jest moje jałmużna, ale więcej ode mnie nic nie chcie. Nie, jak chcesz, to przyjdź, dam ci 100 złotych czy coś. Nie. Chodzi o to, żeby się też pobrudzić. Jezus jak zszedł na ziemię, to właśnie co zrobił? Ubrudził się z nami, nie? Zniżył się do ludzi biednych, chorych, trędowatych i tak dalej. To nie było zbyt przyjemne. Ale właśnie o to w tym chodzi. My musimy w to wejść na 100%. Czytamy dalej. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi, gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycili się wiecznego życia. Tutaj bardzo często w tłumaczeniach jest, aby otrzymali żywot wieczny. Sprawdzałem oczywiście, w oryginale nie. Tam jest bardziej uchwycili się wiecznego życia, bo my już mamy życie wieczne, jesteśmy zbawieni i mamy tak żyć. A nie, że mamy teraz sobie zarabiać na to, żeby coś otrzymać. Paweł wskazuje na to, jaki jest Bóg. Wskazuje na naturę Boga. Bóg żywy wszystkiego obficie nam udziela. Dlaczego? Bo tak jest tata. Bo on nie może nic brać, bo on wszystko ma. Jak czegoś nie ma, sobie stworzy, tak? On nic nie potrzebuje. On jedynie może dawać. Jak jestem bogaty, to dla mnie przyjemnością jest dawać, tak? I daje po to, abyśmy z tego korzystali. My mamy jak gdyby wprawiać wszystko w przepływ. Mamy być, nie wiem, jak, że tak powiem, stereotypowi Żydzi. My mamy inwestować. Mamy robić coś, co jest inwestycją, nie? Czy to w człowieka, czy w jakąś służbę, czy po prostu inwestycje w to, co daje życie. Paweł pisze do Galacjan. I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starają się czynić. Paweł tutaj przywołuje sytuację, kiedy spotkał się, kiedy przedstawił im swoją Ewangelię. Tamci uznali, tak, objawił ci się prawdziwy Jezus. To, co głosisz, jest zgodne z tym, co my głosimy. To teraz ty idziesz do pogan, my idziemy do obrzezanych. I co? I daje mu tylko jedno zalecenie. Tak? On mu nie mówi, nie wiem, idźcie i odprawiajcie wszędzie wieczerze, idźcie i, nie wiem, dodatkowo chrzcijcie, idźcie i róbcie coś dodatkowego. Tylko on mówi, ale pamiętajcie o ubogich. Tak? To jest bardzo ciekawe. Dalej w Galacjanach czytamy. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czynimy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Mamy czynić dobrze wszystkim, bo mamy przedstawiać naturę naszego taty. Tak, jesteśmy jego synami, więc tata chce, żeby syn był taki jak ojciec. Mamy czynić dobrze wszystkim. Tak? Deszcz pada na sprawiedliwego i na niesprawiedliwego. Bóg się troszczy i o kwiat, i o konko. On nie robi na razie rozgraniczenia, tak? I wiadomo, jeśli już komuś błogosławimy, no to chyba nasze serce będzie bardziej przy tym, żeby dawać tym, którzy są po naszej stronie,
którzy są po tej stronie krzyża, którzy razem z nami czynią dobro, którzy uwielbiają Boga, którzy nie sprzeniewierzą tych pieniędzy. To będzie dobra inwestycja. A jeśli jakiś wierzący lub wierząca ma w rodzinie wdowę, niech im pomaga, aby Kościół nie był obciążony i mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są wdowami. My musimy szukać okazji. My nie mamy jak gdyby przerzucać tak jak na przykład odpowiedzialności, tak jak to robiła Ewa w raju, po prostu to nie ja, to nie ktoś inny się zajmie. Tak, ja nie mam czasu, mi się nie chce. Zrób cokolwiek w swojej mocy, tak? Bo jeżeli ty zrobisz pierwszy krok, Bóg zrobi drugi, zrobi kolejny kierunek, Bóg to pobłogosławi. My często czekamy i prosimy Boga, Panie Boże, pomóż mi, zrób coś, daj mi znak, a Bóg jak gdyby chce, żebyśmy zrobili pierwszy krok, tak? Żeby później On się mógł w tym objawić, żeby mógł to pobłogosławić. Ja na przykład dopiero tak naprawdę niedawno sobie uświadomiłem, że moja babcia jest wdową, tak? Ja na przykład nie pamiętam mojego dziadka, praktycznie całe życie jak żyłem, to on już nie żył. Więc nie myślałem o nich w ten sposób. I teraz dopiero ostatnio patrzę na nią w ten sposób. No i wiadomo, no trzeba pomagać takim osobom, tak? Ona już nie ma swojego mężczyzny, nie ma kogoś, kto był jej głową. Nie ma kogoś, kto by mógł z nią być, spędzać czas, pomagać. Dlatego tak często Bóg każe nam troszczyć się o sieroty i wdowy, tak? Bo to też ma wymiar duchowy. Sierotami są osoby, które nie mają Boga, którego nie znają. Sierotami tak naprawdę są wszyscy niewierzący. To są sieroty, zagubione sieroty, które popadają w jakieś rzeczy właśnie z powodu sieroctwa, ducha sieroctwa i nie tylko. Tego, że inni ludzie ich też traktują jako sieroty, tak? Że nie mają rodziny, nie mają bliskości, nie mają zaufania. Ale też musimy troszczyć się o wdowy, o tych, którzy ludzie porzucili. O osoby, które na przykład zeszły w jakiś sposób z tej drogi. My ich nie możemy, nie wiem, odciąć, wyrzucić. Bóg taki nie jest. Bóg nie zapomina. Jakub. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Właśnie świat skaża nas w ten sposób, że my się po prostu wypinamy na tę osobę, tak? My traktujemy je jako margines społeczny, jako trendowatych, tak? Po co ja? Ja wolę, nie wiem, przebywać z ludźmi, którzy są niepodobni. Ja wierzę, że nic od tych osób się nie nauczy, a to jest kłamstwo. My się możemy bardzo wiele nauczyć od sierot i wdów. Bardzo wiele. Nie każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Dlaczego mamy dbać nie tylko o swoje, ale o to, co innych? Bo to jest nasze wspólne. Bóg dał nam wszystko. My jesteśmy jedną wspólnotą. Nieważne, czy ja mieszkam tu, ktoś inny mieszka w Oławie, ktoś inny mieszka na drugim końcu świata. Ja się mam troszczyć. Dlaczego? Bo ja, żeby pojechać na wakacje na Chorwacji na jacht, ja nie muszę mieć jachtu. Ja muszę mieć tylko przyjaciela, ja muszę mieć brata, ja muszę mieć osobę wierzącą. I ta osoba mnie zaprosi. Ja nie muszę czegoś mieć, żeby z tego korzystać. Tak to działa w Królestwie Bożym. Ja mam jak gdyby... Ja bardzo często lubię ludziom pomagać i nie oczekuję i nie chcę wręcz nic w zamian. Dlaczego? Bo ja lubię mieć dług wdzięczności. Ja wiem, że to jest więcej warte niż pieniądze. A im jak gdyby mam więcej osób, które jak gdyby są potężniejsze, jakoś majętniejsze od nas, to jak gdyby z drugiej strony ja wiem, że ja mu pomogłem w mniejszy sposób, ale ta osoba myśli innymi kategoriami, tak? Dla tej osoby zrobić taki, właśnie zaprosić kogoś na wakacje na jacht, to jest, że tak powiem, bardziej błaha sprawa, nie? I ona jak gdyby może mi się później odwdzięczyć w ten sposób. Ja tak jak mówię, ja tego nie oczekuję, ale jak mi to da, to bardzo chętnie to przyjmę. I tak mamy działać. Ja nie muszę czegoś mieć. Ja nie muszę czegoś mieć. Ja wolę być kimś dla kogoś. W rodzinie wszystko jest wspólne. Dalej, Filipian. Niech wasza życzliwość będzie znana wszystkim ludziom. Tutaj zawsze niemalże tłumaczę, mówię, niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom, ale w oryginale jest życzliwość. Pan jest blisko, nie troszczcie się o nic. Ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem. Niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Tak? My mamy prosić od razu dziękując. Ja już robię coś takiego. Jeżeli proszę o cokolwiek, raz o to proszę, za każdym razem już dziękuję. Nieważne, czy już się to objawiło, czy się to zamanifestowało, ja już dziękuję. Ja wchodzę w to przez wiarę. Tak? Poprosiłem,
Więc wierzę, że Bóg mi to chce dać. Że tak naprawdę Bóg mi to dał. Ja jedynie poprosiłem tak naprawdę dla samego siebie, żeby mieć odhaczone, dobra, zainteresowałem się tematem, Bóg wie, więc Bóg się w tym objawi. Po to Bóg daje chcenie, żeby się w tym objawić, tak? Bóg wszystko daje, żebyśmy z tego korzystali, ale my często jak gdyby zapominamy, więc dlatego Bóg nam często daje chcenie, żebyśmy później pamiętali, ale poprosiłem, Bóg zrobił, czyli mamy relację. To jest tylko po to, żebyśmy wiedzieli, że jest relacja. Po to jest to chcenie. Po to jest ta prośba. Nie dlatego, że Bóg musi, żebyśmy, nie wiem, padli na kolana i pomodlili się i poprosili, wyżebrali to, tylko on chce po prostu, żeby to było objawione. Tak. Amen. Niech nasza życzliwość będzie znana wszystkim ludziom. Wszystkim ludziom. Niech będzie znana poganom, niech będzie znana grzesznikom, niech będzie znana komu? Naszym wrogom, nieprzyjaciołom. Ja na przykład w pracy mam ludzi, którzy nie zawsze są mi życzliwi. Ludzi, którzy może i nie lubią, ale często jak gdyby jestem dla nich obojętny albo ich wkurzam w jakiś sposób. I ja jestem dla nich życzliwy. Jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, to ja mu przychodzę, coś podrzucam, daję, pomagam. Po prostu. Bo ja taką mam naturę. Ja później widzę to, że ja na przykład u mnie w pracy jestem osobą, do której bardzo dużo osób się zwraca z jakąś potrzebą. Tak? Właśnie dlatego. Bo oni zobaczyli, że ja nie odmówię. Tak? Ja nie jestem też kimś, nie wiem, jakimś chłopakiem do bicia, że nie wiem, że sobie wyrządzam tym krzywdę, ale kiedy mogę, to im pomagam. Tak? I tak samo powinniśmy jako chrześcijanie, za każdym razem być tacy, że gdy, nie wiem, nastanie, nie wiem, koniec świata, trudne sytuacje, to mamy być pierwszą osobą, która przyjdzie osobom niewierzącym na myśl, gdzie będą szukać pomocy. Tak samo, jeżeli ktoś będzie w bardzo trudnej sytuacji duchowej, życiowej, ona ma najpierw pomyśleć, kto mi może pomóc? On, Radek mi pomoże. Ja wiem o tym, jestem o tym przekonany. To jest mój pewnik, to jest mój gwarant. Tak? I osoby mają na nas patrzeć i widzieć nas Jezusa, widzieć nas Boga, widzieć nas Tatę. Więc musimy być życzliwi. Tak? Spójrzmy, co sam Jezus, sam Mistrz o tym mówi. Przygotowując się, przeanalizowałem głównie Ewangelię Marka. Jest to najkrótsza z Ewangelii i tak naprawdę jest to Ewangelia o Synu Bożym. Tam tak naprawdę Jezus cały czas wychodzi i wygania demony. Nie? Więc powiedzmy, że tam jest najmniej takich rzeczy, które dotyczą finansów. A ja tutaj mam bardzo wiele wersetów, bardzo dużo jak gdyby dowodów na to, że to jest naturą Boga, że jałmużna, przekazywanie dóbr, że robienie czegoś jest czymś bardzo kluczowym. Jeżeli ktoś chce, niech zacznie analizować inne Ewangelię, polecam szczególnie Łukasza. Łukasz praktycznie cały czas mówi tylko o bogactwie, o bogatych, o biednych, o ubogich. Praktycznie Jezus tam jest miłosierny non-stop. Jezus na jednej stronie błogosławi osoby ubogie i tak dalej, a na drugiej przeklina bogaczy, przeklina bogactwo. Wszystkie przypowieści jak gdyby odnoszą się do pieniędzy, do tego, do tych, którzy mają, do tych, którzy nie mają. Ja tylko chciałem coś udowodnić, właśnie tak jak mówię, wybrałem najkrótszą i Ewangelię, która nie dotyczy tego, nie dotyczy finansów. I powiedział do nich: uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. A wam, którzy słuchacie, zostanie jeszcze dodane. Kto bowiem ma, będzie mu dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Ja jeszcze, nie wiem, przez ostatni miesiąc nie rozumiałem tego wersetu, tak? No chwila, jeżeli ktoś jest bezdomny, to jak mogę mu zabrać mieszkanie, tak? Jak mogę pozbawić kogoś czegoś, czego on tak naprawdę nie ma? I wtedy olśniło mnie i zrozumiałem, że to chodzi o sprawy duchowe, tak? Kto bowiem ma hojne serce, będzie mu dodane, a kto nie ma hojnego serca, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Lecz on im odpowiedział: wy dajcie im jeść. Zapytali go więc: czy mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba i dać im jeść? Ja bardzo często też rozumiem ten werset na tej zasadzie, że apostołowie przyszli do Jezusa, wiadomo, Jezus tam kilka tysięcy mężczyzn plus kobiety i dzieci chce, żeby apostołowie nakarmili, tak? Bo Jezus pokazuje naturę Boga. Wy dajcie im jeść, tak? Ludzie przypadkowi przyszli, goście jacyś przyszli, no to trzeba im usłużyć, tak? Gość w domu, Bóg w domu. Zapytali go więc: czy my mamy pójść za 200 denarów kupić chleba i dać im jeść? Ja to zawsze rozumiem w ten sposób, że oni mówią do Jezusa: no ale 200 denarów i tak nie wystarczy, no nie nakarmimy ich.
Dopiero 2 tygodnie temu zrozumiałem, że apostołowie ciągle mieli nieprzemienione serce, nieprzemieniony umysł i ciągle myśleli po ludzku. I oni wtedy powiedzieli: Panie, czy mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba i dać im jeść? Przypadkowym ludziom, jakiejś bandzie, która przyszła, posiedziała i mamy pieniądze, które nie wiem, przez pół roku ludzie nam dawali, żebyśmy nie chodzili biedni, żebyśmy nie chodzili głodni, żebyśmy mieli co ubrać. My to mamy im dać? Wszystko? Wszystko? I oni się w ogóle pójdą, już ich nigdy nie zobaczymy. Tak? Tak jesteś? Tego od nas chcesz? Tak. Tak jestem. Nie przywiązujcie się do tego. Dali wam raz, dadzą wam później. Tata się troszczy. To jest 200 denarów. Te 200 denarów po to się uzbierała taka kubka, żeby właśnie po to, żeby można było oddać tym ludziom te pieniądze. Tak. Wyście je tylko nosili. A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I zdumieli się uczniowie jego słowami. Lecz Jezus znowu powiedział: dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Tak? Jezus najpierw mówi o bogactwie, o tych, którzy mają bogactwa, a później jak gdyby wskazuje sedno, że chodzi o ufanie bogactwu, bo Bóg wiadomo, chce dawać nam bogactwa, tak? My mamy być synami Bożymi. My nie mamy być jakimiś ciągle biednymi, szarymi myszkami, tylko tak naprawdę my mamy prezentować. Mamy prezentować królestwo, mamy pokazywać, że jesteśmy królami. Więc jak gdyby też mamy mieć pieniądze. Nie mamy wiecznie chodzić i prosić ludzi o coś, tak? My też mamy mieć, żebyśmy mogli z tego dawać, tak? Mamy mieć naturę króla. Jaki jest król? Król ma pieniądze, ma fundusze, nie swoje, z państwa. I on to rozdaje. Tak naprawdę żadne państwo, żaden rząd nigdy nic nikomu nie da. On jedynie dysponuje. Dysponuje tym, co należy i tak do nas. Król rozdaje, tak? Bo król wie, że w przyszłym miesiącu wpłyną podatki i znów dostanie. Tak? Król w ten sposób myśli. Nie, że ja mam i muszę to trzymać, muszę zrobić wielki skarbiec, tylko ja to rozdaję i znów przypłynie i znów rozdaję. I ludzie widzą, że jestem dobrym królem, tak? I ludzie chcą mieć ze mną na relacje, zapraszają mnie na dwory i tak samo inni mi będą dawać. Ja jemu dałem, to później on mi daje. Tak to ma działać. Mamy nie ufać bogactwu i mamy się do niej nie przywiązywać. Tu jako ciekawostka też powiem, ja kiedyś myślałem, że chodzi ciągle o igłę. O igłę do szycia i chodzi o to łóżko w igle. Ale to byłoby bez sensu, tak? To byłoby bez sensu, że przez takie małe łóżko ja miałbym całego wielbłąda przyciągnąć, nie? Jezus tam... Jezus mówił do ludzi, którzy żyli na Bliskim Wschodzie. I w miastach były bramy, bramy były w murach i te bramy były zamykane na noc. Tak? No wiadomo, może by jakiś najeźdźca nie przyszedł i nie wybebeszył całego miasta w 2 godziny. Więc w tych murach były ucha igielne. Ucha igielne były to takie wąskie szczeliny, przez które jakiś tam, nie wiem, ktoś biedny, ktoś, kto nie zdążył przed zamknięciem bram wejść, mógł sobie jeszcze wejść do tego miasta. I właśnie o to chodzi. Bo Jezus porównuje Królestwo Boże. Królestwo będzie miało swoje mury, tak? Że łatwiej będzie wielbłądowi przejść przez coś takiego, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego? Wyobraźcie sobie wielbłąda z tymi jakimiś rzeczami z prawej, z lewej strony, torbami i tak dalej, jak on przez to przechodzi. Wielbłąd przejdzie. Schyli głowę. Przejdzie, ale bagaż zostaje. Bagaż zostaje na zewnątrz. On tego nie wniesie. Nie? Tak jak nadzy przeszliśmy na ten świat, tak samo nadzy z tego świata wyjdziemy. To jest w ogóle po nic. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. A Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na Ewangelię, a kto by nie otrzymał 100-krotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życia wiecznego. Ale wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Ta sentencja pada kilka razy w Biblii, tak? Jezus kilka razy coś podkreśla. Po to, żebyśmy naprawdę się tego uchwycili. Bo wielu ludzi ma problem pozostawić coś
co było im bliskie, ale Jezus mówi: naprawdę ufaj mi, oddaj mi to. Oddaj mi to, a ja ci dam więcej. Ja też jestem tego żywym dowodem. Ja jeszcze 2-3 lata temu nie miałem przyjaciół. Moja rodzina praktycznie wygląda w taki sposób, że żyjemy ze sobą jak ludzie w bloku, tak? Mówimy sobie ewentualnie cześć rano i jak ktoś coś potrzebuje, to przychodzi, mówi, informuje i tyle. Tak? Nie ma jakiejś miłości, nie ma zażyłości, wiadomo, jak mówię, z ich strony. Nie ma tego i jak gdyby mi było łatwo to zostawić, tak? Ja się, no, nie miałem czego zostawiać, po prostu, wiesz. Ale Jezus mówi do tych ludzi, którzy jednak, którzy mają problem, którzy boją się jeszcze czegoś zostawić, tak? Nie wiedzą, czy tak ma być. Jezus nieraz mówi, nie? Że będzie 5 domów, 2 przeciw 3, 3 przeciwko 2. I dla Jezusa mamy wszystko zostawić, tak? To nie chodzi o to, tak samo jak Jezus mówi, ja przynoszę wam miecz, a nie pokój. Ale to zapewnienie, że dostaniemy 100-krotnie więcej, teraz, w tym czasie, tu na ziemi jeszcze, nie? Ja tak samo dostałem. Ja nie miałem naprawdę przyjaciół, a teraz naprawdę mam grono ludzi, których wiem, że mogę do nich zadzwonić o 3 w nocy, mogę powiedzieć przyjeżdżaj, nie podając powodu i wiem, że te osoby przyjadą, tak? Wiem, że jak będę w bardzo ciężkiej sytuacji, ja dzwonię i te osoby są, tak? A nawet w pracy mam ludzi, z którymi pracuję po 8 godzin dziennie od roku. Ja nie mam pewności, czy bym jak zadzwonił, czy na przykład odbiorą, albo czy nie wysłuchają, tak? A tutaj w kościele mam ludzi. Mam ludzi, tak samo wierzę, że wy. Jak ja teraz do kogoś podejdę i podzielę się czymś, poproszę o coś. Ja wierzę, że jak ktoś będzie miał czas, możliwości, środki, chęć i prowadzenie w tym Boga, to zrobi. Pomoże mi. I to Bóg daje. Tak? Bóg mi na przykład 2 razy już podarował mieszkanie, gdzie mogłem mieszkać. Tak? Chciałem na osobności się odłączyć, szczególnie wtedy jeszcze pościłem i Bóg mi dał. Na jednej konferencji podchodzi do mnie w sumie znajoma, którą raz może w życiu widziałem i ona mówi do mnie, że akurat gdzieś wyjechali, czy nie chciałbym u nich pomieszkać, bo nie ma kto ogrzewać tego domu komikiem i tak dalej. Dostałem za darmo. Ale. Bo tak jest. No słucha. My jedynie musimy jak gdyby wychodzić naprzeciwko. Lecz nie tak ma być wśród was. Ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wiele. Jezus wspomina tu o sytuacji Pan i sługa. Wiadomo, Pan jest ponad sługą, tak? Jeżeli sługa ma coś, co się podoba Panu, Pan jak gdyby tylko mu to zaznacza i sługa jak gdyby ma się tym dzielić. Tak było, nie? Wszystkim. Wszystko, co miał, a nawet swoim własnym ciałem, nie? Tak to wygląda. Jeżeli ktoś jest sługą, to jest gotowy i musi chcieć dzielić się tym z Panem. Nie? I my jak gdyby też mamy się czuć jako tacy słudzy. Jeżeli ja widzę, że ktoś nie domaga, że ktoś potrzebuje, a na przykład, nie wiem, wstydzi się w ogóle prosić, albo nawet nie wie, że może poprosić, że ja jak gdyby znam się na tym, to ja wychodzę. Tak? Ja się idę, przysłużę mojemu Panu. Ja służę. Ja robię wszystko, żeby zyskać w Jego oczach. I my tacy sami musimy być. Ja nie mam czekać, aż ktoś do mnie przyjdzie i mnie do tego zmusi, tylko ja zabiegam o mojego Pana, tak? Ja kocham mojego Pana, bo mój Pan to moje życie, mój Pan mi daje jeść, mój Pan daje mi schronienie, mój Pan się o mnie troszczy. Mój Pan mnie może wywyższyć do rangi kogoś bliżej, lepszego sługi, a nawet uczynić mnie wolnym, tak? My jak gdyby musimy w ten sposób myśleć o tym. Amen. Że to my służymy, a nie my spełniamy rozkazy. Wtedy Jezus im powiedział: oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga, Bogu. I podziwiali go. Jak myślicie, co należy do Boga? Wszystko. Wszystko należy do Boga. Wszystko, co ja mam, te ubrania, mój samochód, mój sprzęt, to wszystko tak naprawdę Bóg mi dał. Ja sobie na to nie zasłużyłem. Tak? Ja może zrobiłem jakąś pracę, która spowodowała, że dostałem pieniądze i za te pieniądze coś kupiłem, ale to Bóg mi w tym błogosławił i Bóg mi pozwolił na to. Tak? Bóg urabia mu charakter tą pracą i tak dalej. Ale to wszystko jest Boga. Tak? Więc ja to daję. A wy też jesteście braćmi, siostrami, synami, córkami tego samego Boga. Więc ja tylko naprawdę wam to mogę dawać. Amen. Powinienem wam to dawać, bo to jest wasze. Amen. A to, co wasze, jest moje. Amen. Ale do tego dojdziemy jeszcze.
Ewangelii Mateusza. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. To jest mocne. Jezus podkreśla bezinteresowność, anonimowość. Ja na przykład bardzo często jak komuś błogosławię finansowo, to staram się to właśnie... Ja najpierw szukam okazji, jak to zrobić, żebym ja w ogóle w tym nie był uwzględniony, tak? Ja daję komuś i proszę, żeby ta osoba dała to tej osobie. Albo ja to podrzucam, nie wiem, do skrzynki pocztowej, albo jakkolwiek. Albo po prostu daję po drzwi i uciekam. Modlę się tylko, żeby ta osoba później to znalazła, żeby tego nie nadepła na to. Bardzo lubię, bo daje mi często taką pomysłowość w tym, jak gdyby, co zrobić, żeby Bóg był w tym uwielbiony. Jest tego większy owoc. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli ktoś coś dostanie anonimowo i nie wie, od kogo to jest, to ta osoba później jest bardziej wyczulona i bardziej życzliwa dla szerszego grona, bo ona nie wie, czy to od ciebie, czy to od ciebie, czy to od ciebie. Kurczę, no... I tak samo ta osoba później jak gdyby szuka też sposobności odwzajemnienia się, tak? Ja coś dostałem... Kurczę, się super poczułem! Też bym chciał, żeby ktoś się tak poczuł, tak? No to też jakby ta osoba coś robi dla tej osoby, tak? Robi się taki łańcuszek. Taka spirala się nakręca. Spirala dobroci. Uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie bierzcie ze sobą do trzosa złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby na drogę, ani dwóch ubrań, ani obuwia, ani laski. Godny jest bowiem pracownik swego wyżywienia. To zdanie mocno mi dźwięczało w zeszłym roku w głowie. Cały czas, jak gdyby, jeśli cokolwiek robiłem, nie byłem do tego przekonany, to mówiłem sobie, że godzien jest pracownik swego wyżywienia. Że ja pracuję. Że to, co ja robię, to nie robię tego za karę. Że nie robię, nie wiem, naiwnie, że jest to puste, tylko że to jest cały czas moja praca. I że Bóg to widzi, tata widzi, mój pracodawca to widzi i jak gdyby na moje konto zbiera się mnóstwo, to za to zapłata. Łukasz. To tylko jeden werset. Ja wam mówię, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w małym i wielkim jest wierny, a kto w małym jest niesprawiedliwy i wielkim jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powie, że to, co prawdziwe? A jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam da własne? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Że albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim zgardził. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Pamiętam, gdy pierwszy raz w Biblii napotkałem ten werset. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. I zacząłem to praktykować. Gdziekolwiek gdyby się pojawiał, ja na przykład bardzo lubię jeździć na basen i saunę. Jeżdżę do takiego hotelu i tam wiadomo jest recepcja, są recepcjonistki. Za każdym razem jak tam przyjeżdżam, ja im coś zdaję, zostawiam, tak? Albo słodycze, albo jakieś drobiazgi czy coś. One tego nie oczekują, one tego nie chcą. One jak gdyby na początku też miały problem ciągle brać, ale ja ciągle im coś przynosiłem, tak? I ja zdobyłem sobie ich ufność, tak? Ja mogłem, nie wiem, dając to, mogłem już na przykład zacząć się rozmawiać z nią, mogłem przejść z nią na ty, mogłem jak gdyby wysłuchać, co tam u niej, co tam u mnie. Rozpoczęła się relacja, tak? Później ta relacja się pogłębiała. I ja tak naprawdę z każdą z tych dziewczyn mam głębszą relację. Ja potrafię czasem stać i godzinę z nią rozmawiać. Tak? Wiadomo, czasem się jeszcze mogę o nią modlić i ja nie umiem mówić o niczym innym jak o Bogu. Ja ją po prostu non-stop ewangelizuję, ja ją torpeduję tym, co się w moim życiu dzieje. Ja ją nie torpeduję jakąś teologię. Ja mówię o znakach od cuda. Ja mówię, tu byłem, modliłem się, człowiek został uzdrowiony, tak? Tu miałem sen, ten sen się okazał snem proroczym, on się później wypełnił na kimś, tak? I jak gdyby, i one niektóre ciągle słyszą, ale naprawdę, serio, nie żartuję, że ja mówię, no nie żartuję, cały czas ci o tym gadam, nie? To tak jest, to tak działa, to jest żywe. Nie przychodzę do niej i nie mówię, nie wiem, ty jesteś zła, ty jesteś jeszcze, nie wiem, nienawrócona, tylko jak gdyby ja ją zarażam. Ja robię to, co w listach jest napisane, że mamy powodować u Żydów zazdrość, tak? Mamy Żydów łapać na zazdrość. Także ten werset bardzo mi się podoba. Ja naprawdę
Ja jestem za tym, żeby na drzwiach każdego kościoła był ten werset. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe? Ja wierzę, że Bóg tak to zaplanował, tak ułożył ten świat, tak go skonstruował, że stworzył jakby takie dwa kręgi. Jeden mniejszy, wyścig szczurów, i drugi większy, jak można powiedzieć, wyścig Boży, tak? Wyścig do Królestwa. Żeby się znaleźć w tym dużym obiegu, trzeba wyjść z tego małego, tak? Dopiero w momencie, kiedy ktoś uwolni się od problemu z pieniędzmi, uwolni się od myślenia pod kątem pieniędzy, od tego, czy dać, dlaczego dać, to w tym momencie, jak gdyby Bóg zobaczy, bo Bóg patrzy tylko na serca. Bóg patrzy na nasze serce. Jeżeli masz serce chętne do dawania i nie masz go tylko z przekonań, ale i okażesz tą wiarę w uczynkach, to Bóg będzie ci jeszcze mocniej błogosławił. Nie dlatego, że ty Boga kupujesz, ale że ty pokazujesz, że jesteś gotowy. Że Bóg dając tobie, tak naprawdę daje komuś innemu. Ja też na przykład często, ja mam na przykład, robię tak, że co miesiąc jakąś część pieniędzy z mojej wypłaty rozdaję, oddaję, błogosławię ludzi. Jeżeli nie mam pomysłu, jeżeli Bóg mi kogoś nie daje w tym momencie, nie wkładzie na moim sercu, żebym akurat tej osobie pomógł, to ja wiem, które osoby są takie, że one znają potrzebujące. Mam też koleżankę, która ma fundację chrześcijańską. Ja na przykład jej przekazuję te pieniądze, tak? Bo ja wiem, że ona to da naprawdę potrzebującym. I tym bardziej, że to będą chrześcijanie jeszcze, nie? Że to nie będą ludzie ze świata, którzy to przejedzą, przepiją i tak naprawdę nie będzie tego, nie? Tylko ona będzie błogosławić jeszcze osoby, które są naszym rodzeństwem. Wiecie, czym jest jałmużna? Jałmużna jest darem. To jest dar. Dar duchowy. Dar łaski. I zaraz wam to udowodnię. Paweł w Rzymian pisze. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś zachęca, to w zachęcaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożony, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Jest dar rozdawania, rozdawania w szczerości. Ja mam pytanie. Czy nie ma być tak, że wszyscy mamy prorokować? Czy wszyscy mamy też nauczać? Czy wszyscy mamy zachęcać? Czy wszyscy w końcu też dojdziemy do miejsca, że będziemy jak gdyby przełożony kogokolwiek, nieważne, czy na krótko, czy na długo? Czy wszyscy mamy czynić uczynki miłosierdzia? Wszyscy. Wszyscy. Usługiwanie, tak? To jest dobroczynność, rzeczy niematerialne. Rozdawanie. To są rzeczy materialne. Rozdajemy. Rozdajemy to w szczerości. Radośnie, w szczerym sercu. I okazujemy miłosierdzie. Drugi świadek. Pierwszy do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, wiemy, że jest dar wiary, tak? Tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskał. Tak? Mamy trzy zdania. Wszystkie te zdania są skonstruowane w ten sam sposób. Są wymienione dwa dary. I jest nawiązanie do miłości. Tak? Więc jest dar rozdawania. Jest dar. To jest równorzędny dar z językami aniołów, z wiarą. Z równorzędną, z prorokowaniem. Tak? I musimy w to wchodzić. Tak jak Paweł pisze, zabiegajcie usilnie o dar prorokowania, zabiegajcie usilnie o dar języków, to zabiegajcie usilnie o rozdawanie. Szukajcie. Miejcie serce wspólne do tego. Zaczynajcie od małych rzeczy, tak? Nie musicie od razu, nie wiem, rozdać pół swojej wypłaty. Przeznaczajcie choćby, nie wiem, 5 zł tygodniowo. Na cokolwiek. Dla kogoś to będzie dużo. Jeżeli podliczycie to, to w ciągu roku 52 tygodnie razy 5 zł, no to już jest 2,5 zł, tak? Za to można cokolwiek kupić. Cokolwiek. Zainwestować w swój kościół. Jeżeli masz kościół, którego jesteś częścią,
Ja jestem częścią mojego kościoła. Moim kościołem jest kościół K2. To ja błogosławię mój kościół, tak? Ja nie przychodzę do kościoła i narzekam, no kurczę, coś mi się tu nie podoba, tak? To bym zmienił, zróbmy coś, nie wiem, zrzućmy się na coś. Po prostu robię to, nie? Jeżeli ktoś narzeka, że są kiepskiej jakości nagrania, na przykład na Jezus bez religii, zrób pierwszą składkę na nową kamerę, na lepszą kamerę. Zrób cokolwiek, tak? Jeżeli się komuś nie podoba, gdzie się spotykamy, przyczyń się do tego, żebyśmy się spotykali w lepszym miejscu. To jest bardzo proste. To jest twój dom. Jeżeli wchodzisz do swojego domu i ciągle ci się nie podoba ta lampa, no to wyrzuć to i kup sobie nową. To jest bardzo proste. Jeżeli nie smakuje ci jedzenie, które sobie sam kupujesz, zacznij kupować lepsze. Tak? To jest moje. To jest twoje. Ja tak robię. Ja się czuję u mnie w kościele jak w domu. Tak? Coś mi się nie podoba, to kupuję to nowe. Nie pytam, czy innym się podoba. Ja wiem, że to jest dobre. Tak? Wiem, że Bóg mówi, że tak. To jest lepsze. No to z chwały z chwałę mamy przechodzić, tak? Z gorszych na lepsze, tym bardziej. Trzeci list. A oznajmiamy wam, bracia, o łasce Bożej, która jest dana Kościołom Macedonii, iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. Zwracam Bogu, że według możliwości, a nawet ponad możliwość, okazali gotowość z wielkim naleganiem, prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie na rzecz świętych. Dar, tu jest mowa jakby o dobrach materialnych. A postąpili nie tylko tak, jak się spodziewaliśmy, ale samych siebie. Najpierw oddali Panu, a potem nam za wolą Boga. Także poprosiliśmy Tytusa, aby tak jak wcześniej zaczął, tak też dokończył u was tego dzieła łaski. Jak więc obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w poznanie, we wszelką pilność i w miłość waszą do nas, w tym dziele łaski obfitujcie. To jest to, co przed chwilą powiedziałem. Obfitujecie w mowę, w proroctwa, obfitujecie w wiarę, obfitujcie też w hojność, bo to będzie blokować. Jałmużna jest darem. Jest darem, jest kanałem. To jest kanał błogosławieństw. Nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Dla Królestwa Bożego. Jak blokujesz ten kanał, bo nie wiem, bo zamykasz tamę, no to nie oczekuj, że będzie lepiej dookoła, tak? Możesz mieć inne rzeczy, ale to jeszcze cię trzyma, nie? Zrzuć to z siebie. Zrzuć te pieniążki. Co ciekawe, Bóg mi też pokazał, często ludzie zastanawiają się, ja też się zastanawiam, jak to jest, że w Dziejach Apostolskich Paweł, posłuszny słowu, szedł głosić, ewangelizować poganom, a Duch Święty mu przeszkodził w tym, że go zatrzymał i powiedział, że nie idzie dalej, tak? I Paweł miał tej nocy sen, że Macedończyk prosił, żeby do nich przyszedł, tak? I dopiero analizując parę listów Pawła, zrozumiałem, o co chodzi, tak? Bóg wiedział, że będą kościoły, które jeszcze będą na tyle cielesne, że będą mieli problem z tym, tak? Tutaj Paweł zachęca, żeby Tytus przyszedł, żeby im dopomógł w zbiórce i tak dalej. W hojności, żeby im dopomógł, nie? No czasem trzeba ludzi do tego popychać, pomagać. Tak samo jak na przykład my się modlimy o dar języków, to my też jak gdyby ciśniemy. Ciśniemy z tym, nie? Nie, że no, jak zaczniesz, to zaczniesz. Nie, tylko słuchaj, skup się, chciej tego, nie? I modlimy się, pół godziny i bam, jest. Byśmy się nie modlili, by mogło nie być. I tak samo tutaj. Bóg widział już serca Macedończyków, jeszcze nienawróconych ludzi, że oni są hojni, tak, że oni mają serce do dawania. To dlatego Bóg zatrzymał Pawła i posłał go do Macedonii. Bo sobie zyskał kościół, który go później błogosławił, który go później utrzymywał, kiedy Paweł był u Koryntian i sam Paweł pisze u Koryntian, że od was nic nie brałem, że grabiłem inne kościoły, tak? Że żeby się przymilić dla was, żeby zyskać waszą ufność, to od was nic nie wziąłem. Sam pracowałem, a czasem jeszcze błogosławiły inne kościoły. Macedończycy go błogosławili. I dlatego Duch Święty przerwał. Bo sprawił, że zatroszczył się najpierw o źródło. O źródło. W tym momencie finansowe, tak? A Macedończycy wierzą, że wzrastali mocniej dzięki temu, że już pokazali, że nie są przywiązani do niesprawiedliwej mamony. Halleluja. Że już potrafią oddawać to, co cielesne. Więc i duchowe będą rozdawać, tak? Darmo dostaliście, darmo dawajcie. Że i dary duchowe tak samo będą tu przastać. Czwarty list. Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu.
Gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa i hojni w udzielaniu im i wszystkim innym. A modląc się za was, tęsknią za wami z powodu obfitującej w was łaski Bożej. Bogu niech będą dzięki za Jego niewypowiedziane dary. Nie za wasz dar pieniędzy finansowych. Za Jego niewypowiedziany dar jałmużny, dar hojności, dar błogosławieństwa i innych. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat. Z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. To, że ja mam osobę, która gdyby nie odmówi mi wielu rzeczy, nie oznacza, że ja mam do niej przychodzić codziennie i mam jak gdyby się tego domagać i prosić. Ja mam zbadać moje serce i wiedzieć tak naprawdę, czego ja potrzebuję. Ja mam mieć relację z Duchem Świętym. Ja mam być prowadzony Duchem Świętym. On mi ma mówić, tak? Czego potrzebuję i czy akurat mam szukać tego tej osoby, czy sam mam sobie na to zapracować, czy Bóg jeszcze w inny sposób otworzy jakiś kanał i mi to udrożni, tak? Ja też nie chcę być obciążeniem dla tamtej osoby. Ja nie chcę być pijawką, tak? To też jest moje dobro. Ja nie chcę trwonić mojego dobra, tak? To, że mam na przykład dużo jedzenia, nie znaczy, że ja go muszę zjeść, nie wiem, w jeden dzień. Ja też muszę myśleć. Więc musimy się też nauczyć jak gdyby takiej skromności, żeby wziąć tyle, ile potrzebujemy, tak? Poprzestawać na tym. Już w Starym Testamencie. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby, i któremu Bóg pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie, to Bożym jest darem. I to też jest Bożym darem, żeby po prostu mieć tyle, ile potrzebuję, tak? Ja zarabiam wypłatę i ja z tej wypłaty wiem, ile potrzebuję, a ile jest nad stanem, ile jest dla innych. I ja tym bardziej jakby podejmuję dodatkową jeszcze jakąś pracę, że czuję, że Duch Święty mnie też tak prowadzi, po to, żeby tylko zarabiać na Królestwo, żeby ułożyć w Królestwo. Nie dla siebie. Ja nie potrzebuję. Ja mógłbym zarabiać połowę tego, co zarabiam, tak? I trzymać się tego.